Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym teraz dokończyć jakby temat związany z teksturami i z zakładką Influence. Otóż dzisiaj czas pomówić o panelu, który nazywa się Geometry, a więc geometria tekstur. Przejdźmy może w takim razie do ustawień. Dodam sobie po staremu kulkę, do niej subsurfa na poziomie 2, cieniowanie na smooth i w widoku z kamery malutkie repozycjonowanie obrazu, aby kulka znajdowała się idealnie w środku. Na renderze wychodzi znowuż, jak zwykle, jako szara kula. Dodam teraz do niej materiał, dodam teksturę i przyjrzymy się temu, co jest na zakładce w teksturach Influence w panelu Geometry. Oczywiście teraz kolor jest zmieniany przez teksturę, natomiast mnie interesuje bardziej to, co znajdować się będzie tutaj. Teraz pierwsza opcja to jest Normal. Normal to jest opcja, której włączenie aktywuje dodatkowo jeszcze takie opcje na dole, związane z bump mappingiem. Jest to taka specjalna technika, która pozwala wygenerować obraz o wiele bardziej skomplikowany niż w rzeczywistości jest. Światło padając na powierzchnię takiej kuli może traktować tę powierzchnię jako gładką albo jako w jakiś sposób pofałdowaną lub chropowatą. I teraz te chropowatości to jest oczywiście bardzo precyzyjna geometria, która wymagałaby bardzo wielkiej ilości wierzchołków, aby ją tutaj wymodelować. Zamiast tego przyjmuje się, że tekstura, która jest nałożona na obiekt, będzie udawała takie chropowatości. No i oczywiście tam, gdzie tekstura będzie biała, będziemy mieli punkt, który jest powyżej granicy, czy też powyżej poziomu, a tam, gdzie będzie tekstura czarna, tam będzie punkt opadał jakby. Co spowoduje, że światło zacznie rysować coś takiego jak wypukłości i to jest właśnie ten efekt. Tak zwany bump mapping, czyli mapowanie wypukłości. Oczywiście intekstura jest bardziej kontrastowa na przykład, tym te wypukłości mapować się będą głębiej. Do pewnej granicy oczywiście. No i teraz granica to jest wysokość czy też wielkość tego parametru. Jeżeli ustawię tutaj na przykład 5, co jest maksymalną domyślną wartością, będę miał te wypukłości mapowane tak, jakby ich głębokość czy wysokość była no właśnie równa 5. I teraz standardowo ustawia się ten bump mapping w taki sposób, żeby była to raczej niewielka wartość, ponieważ wypukłości, które najczęściej na obiekcie mapujemy, są rzeczywiście niewielkie. Kontrast ustawię teraz na 1, aby nie było zakłóceń, no i dostaję wtedy taką lekko chropowatą powierzchnię. Oczywiście ta powierzchnia może być bardziej chropowata, jeżeli na przykład zmniejszę troszeczkę jakby ziarnistość tego klauda. I teraz dostanę coś na wzór skórki pomarańczy, może jakiegoś takiego kamienia połyskliwego. Nie wiem, do czego to można jeszcze porównać. Może kulka śniegu, ale to już by było chyba nadużycie. No i teraz tak, ten parametr bump map to jest parametr, który można dodatkowo jeszcze lekko poprawić, jeżeli poprawimy metodę jego generowania. I teraz mamy tutaj różne metody. Oryginalną, kompatybilną, niska jakość, średnia oraz wysoka jakość. Te metody związane są z czasem obliczeń. Jeżeli wybiorę sobie na przykład coś takiego jak niska jakość, to wynik mam taki jak teraz. Zobaczmy, czy się będzie różniła niska jakość od wysokiej. Jeżeli wybiorę sobie teraz najlepszą jakość, to dostaję render, który wygląda tak. No i na pozór nic nie widać. Jeżeli natomiast porównam sobie oba obrazki, no to też również nie widzę żadnej różnicy. Dobre. W każdym razie wychodzi czasami prawdopodobnie różnica wtedy, kiedy mam dość skomplikowane układy tekstur i moja tekstura jest na przykład bardzo precyzyjnie odwzorowana na dużej, rozciągniętej powierzchni. Tak sobie przynajmniej wyobrażam działanie tych parametrów tutaj. Oprócz tego, że mamy taki parametr jak geometrię, mamy również parametr taki jak warp. I to jest jeden z ciekawszych parametrów. On jest rzadko używany, ponieważ niewiele osób wie tak naprawdę, co on robi. Natomiast jego działanie jest bardzo specyficzne. Otóż ten parametr będzie działał tylko wtedy, kiedy będziemy mieli dodanych kilka tekstur. Nie jedną, ale kilka. Ponieważ jego działanie jest takie, że jeżeli on jest dodany do kanału w teksturze, to wpływa na następny kanał, zmieniając parametry i współrzędne tego następnego kanału. Zróbmy sobie teraz coś takiego. Dodam nową teksturę do obiektu i ustawię, żeby ta tekstura była teksturą na przykład typu staki. Niech to będzie tekstura typu wall out, twarda. Wall-in może być lepszy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostaję teraz tego typu jakieś kropy, jakieś plamy niezbyt wyraźne, jakieś takie tego typu rzeczy. No w porządku, niech sobie takie będą, na przykład to mi się bardzo podoba. I teraz oprócz tej tekstury dodam teksturę, która będzie nazywała się po prostu wood. I to będzie tekstura w takie zwykłe pasy. Teraz jak zrobię render, one obie miksują się razem w postaci koloru, dlatego widzę taki różowy ze wzorkiem. I teraz tak, w mojej pierwszej teksturze wyłączę kolor, zresztą no, wood niech zostanie z kolorem, natomiast w tej teksturze wyłączę kolor.
Oczywiście powoduje to, że mam teraz normalnie ten wood tylko na obiekcie. Tamtej tekstury drugiej nie widać, chociaż ona coś mogłaby zmieniać. Jeżeli teraz włączę warp, to ten warp również niczego nie zmienia. Ale nie zmienia dlatego, że jego wartość wynosi 0. Jeżeli teraz delikatnie podniosę tę wartość poniżej 0, to się okaże, że mój wood został zmieniony za pomocą tamtej poprzedzającej go tekstury. A więc współrzędne z mojej tekstury typu warp, tej, która tutaj jest, to jest stacki, zostały przeniesione na teksturę wood, tą kolejną, i spowodowały, że ta tekstura zaczęła się rozsuwać po powierzchni. A więc jedną teksturą mapuje drugą teksturę, co prowadzi do uzyskania zabójczo fajnych efektów. Dodatkowo, jeżeli włączę na przykład mapowanie normalne, to będę miał jeszcze ten efekt na całości, no, ale to musiałem zrobić już trochę inaczej, więc sorry, na razie o tym nie mówię. Weźmy sobie tylko ten warp. I teraz ten warp działa w ten sposób, że działa na tekstury, które są poniżej, a więc jeżeli dodam jeszcze jedną teksturę wood czy jakąś inną, to ona również dozna działania tej mojej tekstury. Więc w takim razie zamiast tego wood weźmy sobie coś innego, coś co mogłoby ładnie pokazać jakiś fajny efekt, więc może tak, na początku zróbmy render, zobaczę czy dałoby się wybrać taką teksturę, która będzie wyglądała ciekawie. No nie wiem, niech to będzie może Voronoi, jest całkiem niezły. Chciałbym tylko, aby on był trochę bardziej wyraźny. A może jeszcze coś innego? Zaraz, gdzieś tu miałem taką fajną teksturę, nie mogę teraz jej znaleźć. Musgrave to nie był raczej. Distorted Noise. O, może to było to. Weźmy sobie czwórkę. No, tutaj wychodzi tak sobie. Cell Noise też tak sobie. Chciałbym mieć taki w miarę fajny, wyraźny wzorek, który mógłby się przydać później do wyraźnego pokazania, jak wyglądają różne fajne efekty. Nie, to nie jest fajne, to jest za bardzo losowe. To, co chciałem uzyskać, to jest tekstura, która będzie mi generowała jakieś kółka na moim obiekcie. Weźmy sobie Blender Original, może jakiś FBM. Szukam teraz, no niestety nie mam gotowego przepisu na to, przepraszam, chwilę to musi zająć. No i gdyby tak teraz na przykład ruszyć lekko offset w jedną lub w drugą stronę, może tu coś byśmy osiągnęli. Dobra, to może być ciekawe. Ok, niech to będą tego typu sznurki. Teraz zaburzenie tych sznurków spowoduje, że one się wszystkie tak rozczapierzą lekko. Dobra, niech tak będzie. I teraz dodam trzecią teksturę, która będzie znowuż teksturą typu wood. Po to, aby na moim obiekcie było widać również pasy. I te pasy na razie są, no, takie widać, niezmodyfikowane. Podobnie nie jest zmodyfikowana moja tekstura Musgrave, która jest pod spodem. Jeżeli teraz włączę swoją teksturę, która warpem zaburza teksturę leżącą pod nią, to widzę, że obie te tekstury mi się nagle zaczęły tutaj rozdziabywać jakoś. Właśnie może jeszcze włączmy ramp kolorowy, po to, żeby tamta tekstura generowała mi coś w rodzaju takiego szaro-białego wzoru. No może troszeczkę podniosę kontrast. O, dobrze, teraz tylko trzeba znaleźć odpowiednią pozycję na pasku gradientowym. O, to wygląda super, to mi się podoba. Takie coś chciałbym mieć, dodam jeszcze inną alfę. No i super, to jest pierwszorzędny efekt, który będzie bardzo wyraźnie widoczny. Teraz mogę go rozszarpać na części. Jeżeli włączę sobie jeszcze łód różowy, to ten łód również mi się rozpada na części i widać, że ma tutaj zaróżowione jakieś takie swoje frędzle czy coś takiego. No i dobrze, więc teraz tak, używając takiej tekstury warp wpływam na wszystkie tekstury poniżej, co nie jest zawsze wygodne. Gdybym chciał, żeby ten mój wood był rozczapierzony za pomocą innej tekstury typu warp, to tego już nie mogę zrobić. No więc istnieje sposób. Ten sposób polega na tym, że w miejsce pomiędzy teksturą deformującą inną teksturę muszę dodać jeszcze raz tą samą teksturę i ustawić jej wartość na 0 w parametrze warp. To wyłącza wszystkie pozostałe modyfikacje. Więc jeżeli zrobię coś takiego, wystarczy, że wezmę sobie tę teksturę, skopiuję ją do schowka, następnie ją wkleję ze schowka. Mam ją tutaj z takimi samymi ustawieniami, z tym, że te ustawienia są niezależne od innych ustawień tych górnych. Jeżeli wyłączę te ustawienia tutaj, zmieniając warp na 0, ale on będzie włączony, to wtedy mój wood już nie doznaje działania tamtej tekstury. A więc warp dzieje się tylko na teksturze tej, która rozszarpuje mi czarne obszary na białym tle, natomiast wood spokojnie sobie swoimi pasami koloruje resztę. I teraz, jeżeli dodam jeszcze jedno miejsce tutaj i tę teksturę skopiuję i wkleję, to mogę w tej teksturze ustawić zupełnie inny rodzaj deformacji. Może to być zupełnie inna tekstura, na przykład cloud. Ten cloud może być o wiele bardziej kontrastowy. Na razie powyłączam, zobaczymy jak on wygląda. Kontrastowy cloud, proszę bardzo, zaraz zrobimy. Chciałbym, aby on był rzeczywiście taki dosyć wyraźny. No nic nie widać, zapomniałem włączyć koloru. Więc może włączę, no teraz jest troszkę za drobny.
Dajmy mu nieco więcej białego. Myślę, że size również warto by podnieść. To jest całkiem fajna tekstura. Podniosę trochę jej kontrast. No, kontrast to w zasadzie tu mógłbym podnieść. OK. I teraz zmienimy sobie ten kolor na przykład na jakiś zielony. Dlaczegoż by nie? Mam tutaj cieniutką zieloną kreskę. To nie o to chodziło. Alfę trzeba jeszcze podnieść do 1. No i teraz mam tak, zielone ciapki na białym tle. To jest moja tekstura. Ta tekstura teraz będzie wpływała na obiekt, czy też na teksturę taką jak mój wood. Z tym, że w tej teksturze teraz, jak ona ma wpływać na wood, wyłączę na razie coś takiego jak kolor i włączę delikatnie warp. To powoduje, że poprzednia tekstura, no musiałem tutaj jednak alfę troszeczkę zmniejszyć. Weźmy sobie tą alfę, dajmy tak, żeby było cokolwiek widać spod spodu. A ciekawe, co będzie, jak teraz damy. No teraz to w zasadzie nic nie widać, więc może to nie był dobry pomysł. Okej, okay, sorry, wywalę tą teksturę. Tak bez sensu tutaj tłumaczę. No dobra, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. Jeżeli będę miał teksturę, która będzie zmieniała mi parametry, to również ten łód, który jest na samej górze, będzie ulegał zmianom. No i tyle. To jest to, co chciałem pokazać. Widać już, że on się bardzo ciekawie tutaj porozciągał. Dodatkowo te tekstury pod spodem również się jakoś rozciągały. W związku z tym mogę uzyskać za pomocą tego parametru warp naprawdę fajne efekty. OK, teraz przechodząc do ostatniej opcji. To jest opcja, która nazywa się Displace. To jest opcja, która jest w stanie bardzo ładnie zdeformować geometrię. Może usunę te tekstury, które tutaj mam. Dodamy sobie nową, czystą teksturę do zwykłej kulki, którą przecież tutaj mamy. Jej standardowy render wygląda tak. Dodaję nową teksturę. Niech to będzie tekstura typu Cloud. W porządku, preview wygląda w ten sposób. I teraz dodam sobie do tej tekstury parametr Displace. Przy okazji proszę zobaczyć, że normal również się uaktywnił, chociaż nie jest zaznaczony. Wyłączę może kolor i display zrobi z mojej kulki jakiegoś takiego gniota. I nie jest to ta sama opcja, która byłaby w przypadku normal. Jeżeli włączę sam normal, to proszę zobaczyć, że kulka pozostaje idealnie okrągła. Natomiast tylko światło na powierzchni się jakoś tam załamuje, udając, że ta powierzchnia jest nierówna. Display robi straszniejszą rzecz, mianowicie on fizycznie deformuje powierzchnię, dlatego widać tutaj na tej kulce różne wypukłości. Oczywiście nie stoi na przeszkodzie nic, żeby połączyć oba te parametry, włączyć normal oraz displace jednocześnie. Dostanę wtedy bardzo mocno podeformowaną powierzchnię, no i ona będzie doskonale symulowała jakiś obiekt, który jest, nie wiem, może z jakiegoś wulkanu wyrzucony, czy jest jakimś stopionym meteorytem, czy czymkolwiek takim. Oczywiście mogę dodać także kolor, który będzie jakoś tam się na tym obiekcie rozkładał. Gdyby to miał być jakiś taki ciemny brąz, to można zobaczyć, że całkiem fajnie wychodzą tego typu rzeczy. Można byłoby jeszcze nieco stuningować intensywność odbicia światła, tak, gdyby ono miało być tutaj jakoś zmienione. Teraz troszeczkę je podniosłem. Można byłoby w zakładce z materiałem je obniżyć, dać twardość większą. No i miałem teraz takie skromniejsze połyski. No więc można się w ten sposób bawić. Ogólnie super fajne opcje. I teraz warto pamiętać, że w zakładce Influence możemy kombinować ze sobą różne rodzaje tekstur i za pomocą przejścia pomiędzy nimi dodatkowo te efekty ze sobą mieszać. Więc jest to naprawdę niesamowita sprawa i pozwala super, że tak powiem, różne rzeczy poustawiać. Na samym dole jest jeszcze kilka opcji, o których nie wspominałem wcześniej. Mamy coś takiego jak RGB to Intensity, pojawiające się pomiędzy tutorialami tu i ówdzie. Mamy coś takiego jak Negative oraz Stencil. Może jest czas, aby teraz wyjaśnić, na czym polega działanie tych parametrów, ponieważ to jest też dosyć ciekawa, bardzo przyjemna opcja. A więc zróbmy sobie na moim obiekcie znowuż dwie tekstury, czy nawet trzy. Jedna z nich to będzie Wood. OK, wygląda standardowo tak. Tę teksturę ustawię w środku, natomiast nad nią dodam sobie zwykłą teksturę typu Cloud. Zmienię tę teksturę tak, aby używała koloru zielonego do zabarwiania obiektu. Niech to będzie taki ładny zielono-niebieski kolor. Ustawię go tutaj w miarę starannie. O, proszę bardzo, taki wściekły trochę. No i teraz mój wood na tym powoduje, że mam kolor różowy. Tego wood mogę użyć jako tekstury, która będzie maskowała mi troszeczkę tą teksturę, którą mam obecnie. A więc jeżeli dodam teraz nową teksturę jakąś, to będzie tekstura, no nie wiem, na przykład niech to będzie coś takiego, co by tu wybrać, jak marmur, no to dostaję oczywiście mało widoczne efekty. Ten marmur spróbuję zrobić troszeczkę gęstszy, troszeczkę bardziej może twardy. OK, niech to będzie coś takiego, tak żeby go było ładnie widać.
No i teraz, jeżeli chciałbym, aby moja tekstura, która jest teksturą typu wood, maskowała mi te tekstury pomiędzy sobą w ten sposób, że w czerni będę widział jedną teksturę, a w bieli drugą teksturę, to muszę użyć parametru takiego jak stencil właśnie. I teraz tak, pierwsza tekstura to jest tekstura z kolorem bazowym. Druga tekstura to jest tekstura leżąca na niej z kolorem, który chcę dodać. Natomiast pomiędzy nimi jest maska. I ta maska za pomocą koloru czarnego i białego jest w stanie pokazać mi jedną albo drugą teksturę z otoczenia. A więc aby to osiągnąć, muszę włączyć w tej mojej teksturze nie maskowanie, nie mapowanie na kolor, tylko właśnie na stencil. I ten stencil powoduje, że już nie widać tekstury wood. Widać za to teksturę, która była pod spodem, mapująca się na całej kuli i widać mojego marbla, który jest teraz reprezentowany przez te pasy dostarczone właśnie przez teksturę typu wood. Natomiast widać, że one są różowe. W tej teksturze, która tutaj była, nie miałem różowego koloru. A może miałem, więc zmienię go sobie teraz, sorry, na kolor na przykład jakiś pomarańczowy. No i mam już kolor pomarańczowy. Gdybym chciał, aby tekstura moim kolorem, jeżeli byłaby kolorowa, na przykład ta, gdyby ona była kolorowa, chciałem, żeby nadal mapowała tak jak stencil, to musiałbym wcisnąć przycisk RGB to Intensity, aby skonwertować wszystkie kolory z mojej tekstury na intensywność. Wtedy miałbym tutaj tak naprawdę wyjściową mapę czarno-białą, która wpływałaby na teksturę i maskowała odpowiednio te dwie. Zresztą wydaje mi się, że to jest jasne, natomiast jeżeli chciałbym odwrócić ten efekt, wtedy mogę wcisnąć przycisk negative, który odwraca działanie tego stencil. Wtedy tam, gdzie wszystko było białe, będzie taki efekt, jakby było czarne. OK? I dostaję odwrotną mapę. No. Także teraz widać, że mapa za pomocą tekstury, tej, którą mam tutaj, tego marbla, to jest kolor podstawowy, natomiast kolor dostarczany przez tego marbla jest mapowany. No, nieważne, już teraz nie będę ściemniał, sorry, za dużo gadania na ten sam temat. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, proszę zapytajcie się w komentarzach. Może zrobię jeszcze jeden tutorial, pokażę na bitmapach, jak to wszystko wygląda. Dziękuję za uwagę. I to jest temat, który kończy jakby całą tą zakładkę Influence, a później zajmiemy się następnymi tematami, które jeszcze zostały. Do zobaczenia.